Wstrząsający atak na młodą Polkę w centrum Warszawy. Sprawca już został ujęty. To i wiele więcej w dzisiejszej pigułce informacji z ostatnich dwóch dni. Aleksandr Łukaszenka, przywódca Białorusi, w wywiadzie dla rosyjskiej telewizji poruszył temat użycia broni jądrowej. Wyraził obawę, że eskalacja konfliktu przez Ukrainę może zmusić Rosję do podjęcia takich działań. Dodał też, że Ukraina byłaby bardzo szczęśliwa z użycia broni jądrowej przez Rosję, gdyż wówczas Kreml straciłby wszystkich sojuszników. W Szwajcarii doszło do tragicznego zdarzenia, w którym zginął 39-letni Polak, a jego 7-letnia córka została postrzelona. Policja zatrzymała 40-letniego Szwajcara, sąsiada ofiary, jako podejrzanego o dokonanie przestępstwa. Zdarzenie miało miejsce w niedzielę w jednym z apartamentowców w mieście Wolen na północy kraju. Motywy i okoliczności zabójstwa pozostają nieznane. Nawałnica, która po godzinie 14 przeszła nad Warszawą, spowodowała liczne szkody. Na targówku piorun uderzył w podnośnik, raniąc jedną osobę. Problemy pojawiły się również na lotnisku Chopina, a silna ulewa uszkodziła dachy dwóch hal produkcyjno-magazynowych pod Grodziskiem Mazowieckim. W trakcie trwania i po przejściu burzy warszawscy strażacy otrzymali łącznie ponad 150 zgłoszeń. Tusk ogłosił, że nie planuje ubiegać się o prezydenturę Polski, sugerując, że kandydatem partii będzie Rafał Trzaskowski. Tymczasem Szymon Hołownia nie wyklucza swojego startu, gdyż w poniedziałek marszałek Sejmu zapowiedział: poważnie myślę o tym, żeby kandydować. Czy to naprawdę realne, żeby Hołownia został prezydentem? Napisz w komentarzu, czy głosowałbyś na niego. Wołodymyr Zełenski przekazał nowe informacje w sprawie ukraińskiej ofensywy w obwodzie kurskim. Ukraina kontroluje już 1250 km2 rosyjskich terenów i 92 miejscowości w tym regionie. Z ich ustaleń wynika, że do odbicia zaatakowanych terenów armii Władimira Putina brakuje kilkunastu tysięcy żołnierzy. Dziewczyna o imieniu Nina wczoraj nad ranem wracała z pracy i gdy czekała na taksówkę, zaczepił ją natarczywy mężczyzna bez koszulki. Internauci spekulują, że był on Ukraińcem. Chciał, żeby Nina z nim poszła. Stanowczo odmówiła, wtedy agresor podniósł ją i ciągnął za nogi. Odpuścił, bo zaczęła krzyczeć. Zareagowali też ochroniarze pobliskiego budynku. Policja podała, że mężczyznę zatrzymano. Przestań za mną iść. No idziemy razem, no, proszę przestać, kurwa, za mną iść. No przestań. Powiedziałam, wypierdalaj. Nagrywam. Idziemy razem, no przestań. Przestań. No idziemy. Amerykanie sygnalizują możliwość przełomu w rozmowach o wstrzymaniu ognia w Gazie, choć panuje sceptycyzm co do realnych szans na obniżenie napięcia w regionie. Prezydent Biden przyznał, że widoczny jest postęp w negocjacjach, ale podkreślił, że porozumienie nie jest jeszcze osiągnięte. Dla administracji Bidena sukces w tej sprawie jest kluczowy, zarówno na arenie międzynarodowej, jak i krajowej, zwłaszcza w obliczu nadchodzących wyborów. To tyle w dzisiejszym materiale. Zostaw łapkę w górę i subskrypcję, aby być zawsze na bieżąco z wszystkimi szybkimi wiadomościami.